Testujemy egzemplarz z 2001 roku z podstawowym motorem o pojemności 1.2 i mocy 60 koni mechanicznych. Mało, a osiągi? No tak średnio bym powiedział. 155 km na godzinę Vmax i 14,3 sekundy do setki. Słabo, ale w mieście aż nadto, aby stracić prawko i zapłacić mandat droższy niż auto, którym jedziemy.